rok, odcinek 29. Dzisiaj zapraszamy do krótkiego podsumowania zeszłego sezonu pod kątem ocen, które wystawialiśmy wspólnie z Wami, oraz możemy omówić to, co dzieje się w kadrze i to, co przed nami, oraz to, co dzieje się w klubie. Na w klubie, jak zawsze, nie dzieje się w zasadzie nic. Zaczynamy. Laureatem plebiscytu Bukowe Sztole w tym roku został Dawid Kudła i może oddamy głos Dawidowi, bo mieliśmy okazję wręczyć mu pamiątkowy dyplom na Bukowej. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia nasz bramkarz. Jest z nami Dawid Kudła, laureat Bukowych Sztol, czyli oceną redakcji i oceną kibiców, czyli waszym. Dawid Kudła dostał najwięcej punktów i wygrał ten plebiscyt. Jak się czujesz z tą nagrodą, Dawid? No na pewno, każda nagroda jest fajna i jest na pewno motywacją do dalszej pracy. Cieszy mnie to, że akurat kibice i ty wybrałeś mnie, można powiedzieć, tam najlepszym zawodnikiem i że ta średnia oceny wyszła, można powiedzieć, największa i z tego naprawdę jestem zadowolony. I jak mówię, jest to na pewno dalszy kop do ciężkiej pracy. Mogę powiedzieć tak, jak to robiłeś, te oceny. Będę grać po śląsku, bo to tak lubisz, to tak samo. Kluczowy moment był mecz ze Stomilem Olsztyn, Kędzierzyn w obronie karnego. Nie ma co ukrywać, tam żeś miał zdecydowanie największa ocena i wtedy żeś wyprzedził Rafała Figla, który został na drugim miejscu do końca tej całej zabawy. A trzecim był Arkadiusz Jędrych. To jak byś tak ocenił konkurencja z tymi zawodnikami na boisku? Myślę, że na pewno mocna konkurencja, bo i Figo przez cały sezon był na pewno czołowym graczem, Marek to samo. Są to fantastyczni piłkarze, można powiedzieć, no ale jak mówisz, ta interwencja na Stomilu gdzieś tam była kluczowa, bo mogło to iść w dwie strony, można powiedzieć, ale fajnie, że udało się wygrać 1-0, obronić karnego i to na pewno było tam moim takim malutkim plusikiem do tego wszystkiego. I z tego na pewno gdzieś tam w serduchu się cieszę. Super. To takie pytanie, jak do kibiców, co możesz powiedzieć przed przyszłym sezonem? No bo to już są w środku jakaś powoli przygotowań, coraz bliżej ta pierwsza kolejka, już jakaś tam ją widać. Co byś powiedział do kibiców przed tym pierwszą kolejką w Łodzi? No na pewno, żeby ten blaszek był pełny i to by się chciało na każdym spotkaniu widzieć. Wiadomo, że są gdzieś tam różne problemy, ale my jako piłkarze chcielibyśmy zobaczyć kibiców, bo na pewno jest to 12 wsparcie, można powiedzieć. Jest to 12 zawodnik i mega bylibyśmy szczęśliwi z tego powodu, jak ten blaszek i cały stadion by był pełny i zapełniony. Okej, okay, dzięki. To dzięki tyle. Bardzo. Wasz wybór najlepszego zawodnika w poprzedni sezon, Dawid Kudła. Dzięki bardzo. To tyle, jeżeli chodzi o Dawida Kudłę. Oprócz niego na podium drugi Rafał Figiel, trzeci Arkadiusz Jędrych. Także tych dwóch zawodników też było blisko wygranej. Rafał Figiel był pierwszy do zakończenia rundy jesiennej. No jednak Dawid Kudła swoimi interwencjami go finalnie wyprzedził. Mamy nadzieję kontynuować to w przyszłości, aby zawodnicy też trochę radości z tych naszych ocen mieli i mam nadzieję, że też równie dobrze będziecie się angażować w ocenianie zawodników w przyszłym sezonie, bo mamy zamiar tą rubrykę, ten format kontynuować. Przekażę może Wam zgodnie z tym, co jest w ocenach, co będziecie mogli zobaczyć jutro na stronie, bo też takie podsumowanie mam zamiar zamieścić. 11 zawodników, których wspólnie oceniliśmy najwyżej, którzy tak naprawdę dostali się do takiej 11 marzeń GKS-u Katowice z poprzedniego sezonu. Oprócz tej trójki wymienionej przed chwilą, na czwartym miejscu był Adrian Błąd, czyli zawodnik, który w zeszłym sezonie wygrał głosowanie redakcyjne, miał najwięcej punktów, a w tym roku dopiero czwarty. Także Adrian, no masz szansę w przyszłym roku jeszcze gdzieś tam wrócić na tron, albo chociaż na podium. Dalej, piąty Filip Szymczak, szósty Grzegorz Janiszewski, siódmy Patryk Szwedzik, ósme miejsce Arkadiusz Woźniak. Niestety już tego zawodnika w trójkolorowych barwach nie zobaczymy, ponieważ Arek Woźniak dostał propozycję Zagłębia Lubin i tam zdecydował się wrócić. Dalej mamy Bartosza Jaroszka, który po zmianie swojej pozycji na stopera był bardzo pozytywnie oceniany i dzięki temu skoczył do tej jedenastki. Na 10 miejscu Zbigniew Wojciechowski i na 11 miejscu Grzegorz Rogala. Jeżeli chodzi o głosowanie redakcyjne, to tylko i wyłącznie różniliśmy się z kibicami na podsumowaniu tym, w zasadzie ja się różniłem z kibicami, że jako siódmego w ilości punktów ja oceniłem Arka Woźniaka, a jako ósmego Patryka Szwedzika, czyli ta jedna zmiana różniła
nas i was w tym, jak ocenialiśmy za poprzedni sezon zawodników w tym formacie ocen. Także bardzo podobne mamy spojrzenie na grę Gieksy. Czy to cieszy, czy nie cieszy. No poczułem się trochę lepiej, że wydaje mi się, że znam się lepiej na piłce, bo wasze zdanie oczywiście jest najważniejsze. Aczkolwiek no, różnie to bywa czasem z komentarzami, jednak statystyka jest nieubłagana i tak to wygląda. Do tej jedenastki nie załapał się Damian Pawlas, który dzisiaj otrzymał możliwość poszukiwania nowego klubu, czyli innymi słowy dostał informację, że u nas już za dużo nie pogra. Czy to jest dobra decyzja? Już przeczytałem pierwsze informacje, że wielu z was ta decyzja zdenerwowała z uwagi na to, że to jest zawodnik, który się stara na boisku, który dużo biega, który jakby przez 90 minut daje z siebie wszystko, no ale nie ma co ukrywać, no to bieganie to nie wszystko. Ja też byłem zadowolony z jego występów, ale na perspektywie całego sezonu wydaje mi się, że to były 2-3 występy, z których byłem zadowolony. A to jest chyba za mało, jeżeli chodzi o zawodnika, który 2,5 roku gra w GKS-ie Katowice i nie robi praktycznie żadnych postępów, bo tak jak od początku widzieliśmy, że on biega i jest zaangażowany, tak nie przekłada się to na asysty, na bramki, a na jakikolwiek wpływ na boisko, bo kończy się to najczęściej niecelnym dośrodkowaniem do kogoś, kogo tam po prostu w tym miejscu nie ma. Więc z tego zawodnika być może nie będziemy oglądać w przyszłym sezonie, raczej na Bukowej na pewno, ale czy z klubem się pożegna, no to się okaże. I to jeżeli chodzi o kadrę, wydaje mi się tyle. No, możemy komentować jeszcze zawodników, którzy oczywiście przyszli i bardzo szeroko było to komentowane. Wiadomo, że Jakub Arak dosyć znane nazwisko. Liczymy, że ten zawodnik coś więcej do klubu wniesie. Ciężko będzie mu zastąpić Filipa Szymczaka, bo tutaj jednak młodość, przebojowość, umiejętności Szymczaka no dużo większe, przynajmniej tak mi się wydaje na tym etapie przygotowań, na tym etapie przewidywań i tego, co widziałem ze stron obu zawodników. Jednak no mam nadzieję, że Arak coś w Gieksie pokaże. Drugi transfer, który na pewno spowodował dużo emocji, to Daniel Tanżyna, który sam w swoich mediach społecznościowych był często, nie wiem jak to nazwać, no, kojarzony może przez to, że reprezentował Widzę Łódź, kojarzony z naszym rywalem. I tak też wspominał w dalszych wywiadach, rozmowach, że gdzieś tam temu klubowi kibicuje, więc niech się nie dziwi, że tutaj nie jest mile widziany, na początku przynajmniej, ale oczekujemy od takiego doświadczonego zawodnika, że pokaże na murawie, że dużo potrafi, no i będzie się starał jednak, żeby coś tutaj dać. Na pewno będzie na niego dużo więcej uwagi zwrócone i na każdy jego błąd i będzie on pewnie szeroko wytykany, więc sorry Gregory, no ale taki tutaj mamy klimat. No i jeszcze jeden zawodnik, który też doszedł do klubu i o którym było bardzo głośno, czyli pan Grzybieluch, który przemiłowiec wszędzie na mediach społecznościowych informował o tym, jak bardzo jest zakochany w klubie Zamiedzy. Także tutaj będzie gorzej i nie wydaje mi się, że pojawienie się tego zawodnika na murawie spowoduje aplauz publiczności. A sam powiem szczerze, nie jestem przekonany do tego, żeby ten zawodnik cokolwiek do naszej drużyny wniósł. I traktuję to tylko i wyłącznie jako uzupełnienie składu osobowego na treningu. To jest moja perspektywa i tak mi się wydaje, że to będzie wyglądać. Zdaję sobie sprawę, że to jest młodzieżowiec, którego gdzieś tam też zawsze w asekuracji trzeba mieć, bo z tymi młodzieżowcami to różnie bywa, a no niestety przepis jest nieubłagany i jeżeli nie będziemy mieli tych młodzieżowców, no to nie będziemy mogli normalnie rozgrywać spotkań. No ale liczę, powiem szczerze, w tym sezonie na to, że Warmus albo Brud wejdą i coś pokażą w pierwszej drużynie i będą takim może pierwszym małym przyczółkiem do tego, żeby pokazać, że ta AMG to też coś tam się dzieje i jakieś talenty tam też są skrywane i na przyszłość będzie to na pewno bardzo optymistyczne, jeżeli ci zawodnicy zagrają, jeżeli zagrają dobrze. Dzisiaj drużyna wyjechała na krótkie w zasadzie zgrupowanie przez to, że są zorganizowane 2 sparingi, więc zobaczymy jak się zawodnicy w tych sparingach spiszą. Ja jeszcze mogę dodać, że wczoraj mieliśmy okazję nagrać podcast z trenerem Tomkiem Włodarkiem, w zasadzie w sztabie asystentem trenera Rafała Guraka, który miał bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o różnego rodzaju, można powiedzieć,
ciekawostki taktyczne, opowiedział trochę o sobie, więc będziecie mogli lepiej poznać członka sztabu szkoleniowego naszej drużyny. Serdecznie zachęcam, naprawdę bardzo fajna rozmowa. Pan Tomek bardzo, bardzo rozmowny i bardzo konkretny w słowach, więc może coś dla siebie też ciekawego się dowiecie z tego, co widzieliście na murawie. Jeżeli chodzi też o skład drużyny hokejowej, to tutaj też w końcu zobaczyliśmy pierwsze transfery. Jeden bardzo ciekawy, bo jest to Japończyk pierwszy w historii Jeksy. Podobno o umiejętnościach w stylu Patryka Wronki, więc jesteśmy bardzo ciekawi tego, jak zaprezentuje się ten zawodnik w spotkaniach. No i możecie zobaczyć też koszulki, w których Jeksa będzie występować w Hockey Champions League, bo już zostały pokazane. Na koniec oczywiście zapraszam do Blaszoka, gdzie możecie się zaopatrzyć w ciekawe, fajne rzeczy. Na przykład teraz takiej niestety nie mam, ale warto by było taką czapkę, jak miałem dzisiaj na przykład mieć na głowie, bo jest bardzo gorąco i można sobie zrobić tym upałem krzywdę, nie dbając o własne zdrowie i zasłonięcie między innymi głowy. Dlatego warto odwiedzić Blaszok i tam się w takie bezpieczne rzeczy zaopatrzyć. I oczywiście też zapraszam do naszego partnera, żeby może sobie trochę podreperować budżet na wakacje, bo niektórzy jeszcze są przed tym sezonem wakacyjnym. No to na pewno, jeżeli chcecie mieć więcej budżetu na wakacje, skorzystajcie, spróbujcie u naszego partnera Superbet obstawić jakieś wydarzenia sportowe, które aktualnie mają miejsce. No i oczywiście czekamy z niecierpliwością na rozpoczęcie sezonu. Ja jeszcze myślę, że z jednym vlogiem przed startem sezonu wystartujemy. No, zaczynamy w Łodzi na wyjeździe. Tam też na pewno się pojawimy w pełnym składzie z relacją radiową pisaną i pewnie fotogalerią, czego będziecie mogli śledzić. No to tyle dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać, co myślicie też o tym, co robimy, co możemy zrobić lepiej w przyszłym sezonie, czego byście oczekiwali od nas, od naszych działań. I tyle. Dzięki. Do usłyszenia.